Odnosząc się do poprzedniego filmu na moim kanale, Easy Strefy napisał: widzę, że zabawa była fajna, teraz ja się tam walnę i będzie tytuł Latające Pady! Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Najpierw zaczniemy sobie od ciekawostki nadesłanej przez tego samego widza. Łap ciekawostkę! Nie złapałem. To nie moja wina. Gdy odpalisz neony, czyli nitro w zasadzie, to samochody inne, typu taksówka, odpali się czerwone takie światełko. Tylko neonem trzeba spamić, czyli nitrem. Testowany komp / Xbox 360. Tą ciekawostkę potraktuję jako mit, ponieważ nie wiem, czy jest to prawda. Niestety byłem rozczarowany. Choć ten mit był ciekawy, to jednak okazał się być fejkiem, w cudzysłowie. Bo nie wiem, czy ten mit dobrze zrozumiałem. Jeśli tak jest, możesz przesłać film związany z tym mitem oraz stawić go jako niepubliczny. Z chęcią go obejrzę i postaram się zrozumieć, o co w tym chodziło. Jeżeli mit, który będzie wysłany w tym filmie, będzie autentyczny i zrozumiem, o co w nim chodzi, to zmienię zdanie. A jeżeli masz jakieś ciekawostki, które chciałbyś się pochwalić, możesz dać mi o tym znać w komentarzach. No a teraz przechodzimy do moich ciekawostek. Zacznijmy najpierw od bardzo ciekawego baga. Jest to takie troszkę nawiązanie do pierwszej ciekawostki z pierwszego odcinka o ciekawostkach w Need for Speed Most Wanted. Mam tu na myśli 10 mało znanych ciekawostek, który ma aż ponad 200 wyświetleń. A o co chodzi w tym bugu? Chodzi o to, że podczas animacji, gdy wychodzimy z jakiegoś menu, wciskamy klawisz odpowiadający za odblokowanie wszystkiego lub wciskamy haka, czyli F5 albo F4. Na przykład, wychodzę z menu czarnej listy i w trakcie animacji wciskam klawisz F5. Oczywiście działa to również, kiedy wchodzimy do jakiegoś menu. Aha, jeszcze jedno. Nie bawcie się tym za dużo, bo w przeciwnym razie skaszujecie grę. Tutaj wykorzystałem buga po załadowaniu profilu. Dokładnie podczas animacji wyłączenia okna wczytywanie zakończone. No i się właśnie gra skaszowała. A oto jak zbugowałem czarną listę. We'll be right back.
zauważyliście, radar nie działa, a zdjęcia osób z czarnej listy nawet nie chcą się pokazać. Jak widzicie, nie mogę teraz wyjść. Znam jednak pewien sposób. Wciskamy F5 lub F4, a następnie wychodzimy z menu. Natomiast wchodząc do biografii, gra zawiesza się w jednym miejscu i jesteśmy zmuszeni użyć kombinacji Alt F4. Wchodząc do biografii z jazdy dowolnej, co prawda nie ma tła, ale opis jak najbardziej się pokazuje. A jeśli chodzi o owce, słów jest zablokowane kamienie milowe, to przejdziemy do tego za chwilę. Save, na którym to eksperymentowałem, miał pominiętą karierę, więc kamienie milowe nie były zaliczane. Sprawdźmy to na jakimś innym kamieniu milowym. No cóż, wydarzyło się to samo. Fotoradary także okazują się być atrapą. A teraz pokażę wam coś z zupełnie innej beczki. Mianowicie samochód z bodykitem, który nie jest normalnie dostępny w grze.
tak da się tym jeździć. Sprawdźmy jednak tuning wizualny. Tak wiem, wygląda to bardzo dziwnie. Teraz sprawdzimy sobie tuning samochodów dodanych na potrzeby serii prób. Mam tu na myśli samochody ruchu ulicznego typu taksówka, minivan itd. Bug ten działa tylko wtedy, jeżeli macie dostępne części unikalne. Po kliknięciu na opcję Option Title gra się zawiesi. Nie będzie można nawet wyjść z tego menu. Jedynym sposobem na wyjście jest wykorzystanie modyfikacji Extra Options, dokładniej funkcji FreeScar Hack albo Unlock Things. Jednak po wyjściu z zaplecza dzieją się nawet dziwne rzeczy. Na przykład menu w ogóle nie działa. Aby naprawić błąd, należy wejść do trybu prezentacji, a następnie z niego wyjść. W próbach czasowych możemy włączyć sztuczną inteligencję. Niestety jednak nie działa to na większości wyścigów. Warto jeszcze nadmienić, że wyścigi zaczynające się od numeru 19 mają przypisane takie samochody jak podczas serii prób. W tych też wyzwaniach pojawiają się utrudniacze pościgu oraz miejsca ukrycia, co normalnie podczas wyścigów nie są widoczne. Suspect's northbound on Highway 99.
A oto co się stanie, gdy nie wygramy wyścigu jako pierwsi. Napis ten pojawia się nawet, jeżeli zmieściliśmy się w czasie. Każdy miał taki sam czas, co ja. Odnosząc się do filmu Robina 1-2-3, pozdrawiam go przy okazji, w czwartym odcinku tajemnic i ciekawostek z tej gry wykazał, że w przypadku korwety C6R dyspozytor nie może się dowiedzieć, jaki to jest samochód. Jednak ja pokażę, że faktycznie tak się dzieje. Nie wiem, od czego to zależy. Może od szczęścia? Units in the area to head up. Dispatch, you got any other details on that? My screen's acting up here. Suspect vehicle is a yellow Corvette. Mówiłem. I've got a call on my screen. I'll head up and check it out. Okej, to by było na tyle. Przypominam, że jeżeli masz jakąś ciekawostkę, możesz ją napisać w komentarzu, dodając na początku hashtag dodatkowa ciekawostka. Wtedy nie będę miał problemu z szukaniem. Co prawda mam jeszcze nagane ciekawostki, ale postanowiłem, że nagam je na osobny odcinek. Do zobaczenia.